Witajcie w krainie składów! W tym roku Rossmann zaskoczył nas ogromną ilością nowości. W dodatku tak ciekawych, że chciałam poświęcić dłuższą chwilę na ich omówienie, bo jest o czym rozmawiać. Otrzymacie więc kilka odcinków podzielonych tematycznie. Dziś zaczniemy od wszystkich nowości firmy Bielenda i jej... sióstr. Omówię też nowe bazy z SPF. Jesteście ciekawi? Zapraszam! Bielenda Blue Matcha. Ta seria od razu mi się spodobała. Mamy tutaj fajne składniki, bogate składy, ciekawe formuły, naprawdę jest się czym zainteresować. Nowości z tej linii jest aż 8. Mamy dwa lekkie kremy, jeden żelowy, a drugi piankowy. Pewnie w formule będzie przypominał ten z borówkowej serii, dlatego z ciekawości kupiłam pierwszy. Jest wyjątkowo leciutki, po chwili nie czuć, że cokolwiek jest na twarzy. Nie lepi się i raczej nie ma większej tendencji do rolowania. Jeśli chodzi o zapach, to kojarzy mi się z... z niebieskim płynem Lenor. W każdym razie oba kremy wydają się super opcją dla cer mieszanych lub trądzikowych i lekko przesuszonych. Zawierają sporo nawilżającej trehalozy, dbających o mikrobiom fermentów, rozświetlających cytrusów i mało olei. Mogą być idealne na wiosnę i lato, bo nie powinny obciążać skóry. Dla cer typowo suchych to może być jednak troszkę za mało. Zaciekawił mnie też krem tonik. Na jakiej zasadzie będzie działał, skoro te funkcje wydają się nie łączyć? To po prostu mleczna esencja, jak na przykład nawilżający tonik znakomy Next Level. Faktycznie składniki są tak dobrane, że nie ma konieczności domykania tego produktu kremem. Z ciekawości go nawet kupiłam i według mnie nawilża o wiele słabiej od wspomnianego Nakomi, ale mimo to może fajnie sprawdzić się pod krem z filtrem. Polecam jednak aplikować go najpierw na dłonie, a dopiero później na twarz. Przejdźmy jednak dalej. Serum zwężające pory wydaje się ciekawe ze względu na delikatną pochodną kwasu salicylowego. Do tego zawiera sporo niacynamidu i składników łagodzących. To mi się bardzo podoba, bo w końcu nie podchodzimy do porów tylko z ciężkimi kwasami. Płyn micelarny to raczej klasyk. Bielenda chyba zawsze ma dobre płyny micelarne i wszystkie lubię tak samo. Ten jednak ma mniejszą pojemność. Z kolei pianka do twarzy wydaje mi się, że może być podobna do tych z serii Eco Sorbet. One też były przyjemne. Esencja tonizująca to raczej po prostu wodny tonik odświeżający. Trzeba tylko przy tej serii uważać, żeby nie przegiąć z niacynamidem, bo powtarza się w kilku produktach. No i jest jeszcze mini serum. Ma bardzo prościutki, delikatny skład. Trochę mnie zaskoczyło, że ma formę sztyftu. Sama nie lubię takich rozwiązań, bo nie czułabym się komfortowo codziennie używając takiego aplikatora. Zaraz wyobrażam sobie nowe cywilizacje założone przez bakterie. Podsumowując, myślę, że to może być taka lepsza i nowocześniejsza wersja produktów z linii Fresh Juice. One też były lubiane przez cery trądzikowe i miały naprawdę przyjemne esencje. A tu mamy większy wybór i jeszcze fajniejsze dodatki dbające o mikrobiom. A jeśli ciekawi Was, czym jest ta niebieska matcha, bo kojarzycie tylko zwykłą, to chodzi o ekstrakt z takiego kwiatka. To silny antyoksydant, który przy okazji wspiera regenerację. Bielenda Crystal Glow. Kojarzycie błyszczące maseczki z tej serii? Właśnie poszerzyła się o nowe produkty. Nawilżająco rozświetlającą mgiełkę, serum i krem. Nie zainteresowały mnie ze względu na skład, bo ten jest zwyczajnie okej. Ale mogą dawać ładny efekt na skórze. Tak, wydają się być z gatunku tych produktów, które przede wszystkim mają ładnie wyglądać na buzi i to w porządku. Mogą fajnie rozświetlać zmęczoną i szarą skórę. Bielenda Beauty Seal. Znowu seria idąca w lekkie formuły. Mi się to podoba, bo już przekonałam się, jak fajnie mogą działać te produkty w stylu kremo-tonik, szczególnie w cieplejsze dni. W każdym razie tutaj mamy takie kremo-toniki aż 3 i do każdego jest jeszcze serum. To pary matujące, nawilżające i kojące. Te ostatnie zainteresowały mnie najbardziej, bo zawierają składniki, które przydadzą się chyba każdemu. Znajdziemy tam ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, który działa przeciwzapalnie i świetnie wzmacnia skórę, a także adaptogeny i prebiotyki zwiększające odporność. Do tego wysoko w składzie jest skwalan, który przyjemnie rozmiękcza skórę. Ogólnie cała seria zapowiada się świetnie, ale jeśli nie możecie się zdecydować co wybrać, to ja bym brała wersję kojące. Wydają się uniwersalne i wzmacniające, a tego potrzebuje każda skóra. Bielenda Skin Restart. W końcu doczekaliśmy się maseczek w słoiczku. Bardzo mi takich brakowało, od kiedy ze sklepu zniknęły maseczki owocowe, które przypominały galaretki. Pamiętacie je jeszcze? W każdym razie, mamy tutaj maseczkę kojąco-chłodzącą i nawilżającą. Obie są bogate w prebiotyki, które wspierają mikrobiom, co przekłada się na ogólną odporność skóry.
Co mnie zaskoczyło, to różowa zawiera ektoinę. To silnie nawilżający składnik, ale też bardzo drogi. Miło na niego trafić w łatwo dostępnym produkcie. Ta maseczka będzie też chłodzić ze względu na zawartość mentolu. Niebieska jest troszkę zwyklejsza, ale wciąż fajna i zawiera stabilną pochodną witaminę C. Uważałabym jednak z częstym stosowaniem, jeśli macie problem ze skórnikami, bo ma szansę zaostrzyć tego typu zmiany. Po różową myślę, że można sięgać śmiało, nawet mając trądzik, bo w jej składzie jest jeszcze ekstrakt z kasztanowca, który pomoże złagodzić stany zapalne. Pytanie dla uważnych. Wolicie minimalistyczne czy ozdobne opakowania kosmetyków? Napiszcie w komentarzu. I wracamy do tematu. Bielenda Boost Me Up to dwie bazy pod makijaż z wysokim faktorem SPF. Zawierają filtry chemiczne nowszej generacji, więc super jak za tę cenę. Do tego w składzie znajdziemy składniki pielęgnujące typu trehaloza, pantenol, skwalan czy oleje. Brzmi idealnie, ale... Spotkałam się już z wieloma opiniami i w większości brzmią podobnie. Wiele osób zwraca uwagę, że produktów nie da się nałożyć w większej ilości, ponieważ zaczynają mocno bielić, rolować się i tłuścić na tyle, że makijaż może na nich nie wytrzymać. Kupiłam, przetestowałam i niestety zgadzam się z tymi opiniami. Na buzię trzeba nałożyć około 4,5 pompki produktu, żeby zapewniał deklarowaną ochronę, a to bardzo trudne. Przy tej ilości bazy zmieniają się na twarzy w kluski. Jednak spokojnie, nawet jak nałożycie mniejszą ilość produktu, to i tak jakąś tam ochronę będzie zapewniał. Nie polegałabym tylko na tym, ale jako wsparcie kremu z filtrem albo nawet podkładu z filtrem. Czemu nie? Skoro w niewielkiej ilości bazy zachowują się dobrze, to warto korzystać z każdej dodatkowej ochrony. Bielenda Professional. Tutaj pojawiły się trzy ciekawe nowości. Krem peptydowy, koncentrat ujędrniający i serum pod oczy. Nie zraźcie się ceną, bo akurat te produkty są bardzo często w promocji. W każdym razie cała trójka jest z serii peptydowej. Wcześniej było tylko serum, więc super, że została rozszerzona, podobnie jak ta z witaminą C. Składy są bogate w peptydy i substancje napinające skórę, mogą więc dawać natychmiastowy efekt ładniejszej i gładszej cery, a jednocześnie będą działać przeciwzmarszczkowo. Najbardziej spodobał mi się krem, bo uwielbiam kremy tej marki. I bez względu na rodzaj, żaden mnie jeszcze nie zawiódł. W tym podoba mi się, że bazuje na skwalanie. Jest lekki, a jednocześnie robi na buzi robotę, bo sprawia, że jest milsza w dotyku. Możliwe, że to będzie świetny krem pod makijaż. Przechodzimy do kolejnej marki, która należy do Bielendy, czyli Faceboom. Nowa linia nazywa się Skin Harmony i składa się z 6 produktów do twarzy. Kremu pod oczy, zestawu 2 maseczek do twarzy, mlecznego toniku, olejku do demakijażu, serum olejowego. Wiem, że ma napisane olejkowe, ale jest olejowe, bo zawiera oleje, a nie olejki eteryczne. I jest jeszcze nawilżający krem do twarzy. Cała seria jest bogata w oleje i substancje dbające o mikrobiom. Mam wrażenie, że to taka konkurencja dla serii Only Bioritualia. Myślę też, że to będzie pierwsza seria od Faceboom, która będzie najlepsza dla dojrzalszych i suchych cer. Poprzednie produkty wydają się bardziej nastawione na potrzeby skóry nastoletniej. Dlatego cieszy mnie większa różnorodność. A co mnie w tej serii najbardziej zainteresowało? Mleczny tonik. Nie wiem, może niedługo zmieni mi się gust, ale póki co taka formuła mi odpowiada, bo czasem wystarczy tylko takie mleczko plus SPF i w ciepłe dni często więcej do pielęgnacji nie potrzeba. Akurat ten tonik kojarzy mi się troszkę z fioletowym od Bielendy Professional, bo też jest nastawiony typowo na wsparcie mikrobiomu. Ta funkcja jest uniwersalna i myślę, że każdy może spokojnie spróbować. Fajny może okazać się też olejek do demakijażu, bo wciąż troszkę brakuje mi takich, które łatwo się zmywają, a ten ma emulgator, więc powinno pójść łatwo. Przechodzimy do kolejnej firmy, która w sumie od niedawna należy do Bielendy. Może niektórych zaskoczę, bo to Soraya. Zaskakujące mogą być też ceny, bo produkty są wyjątkowo tanie, a mają ciekawe składy. Pierwsza seria jest bursztynowa i składa się z 3 kremów od 50 do 70+, serum i kremu pod oczy. Według mnie to taka dobra, tania i standardowa seria dla cer dojrzałych. A co robi bursztyn w pielęgnacji? Tak dokładnie, to chodzi tutaj o ekstrakt z bursztynu. Ma działanie antyoksydacyjne, wspierające regenerację i przy okazji rozświetlające. Jest jeszcze druga, bardzo podobna linia, ale z malachitem i algami. Możliwe, że będzie troszkę lepiej nawilżać, ale mniej rozświetlać. Takie sorajowe klasyki.
Przechodzimy dalej, bo jeszcze troszkę przed nami. Na przykład seria czterech ser. Za tę cenę jest w porządku. Szczególnie podoba mi się serum regenerujące, które ma znacznie bardziej rozbudowany skład niż pozostałe i zawiera składniki wspierające mikrobiom. Tu od razu zaznaczę, że o mikrobiom warto dbać tak samo jak o barierę hydrolipidową, bo też wpływa na odporność skóry, a nawet na jej reakcję na promieniowanie UV czy zanieczyszczenia. Dlatego uniwersalna propozycja jest z tej całej czwórki najciekawsza. A jako ciekawości mowa, to trzeba wspomnieć o serii lawendowej. Skład jest ładny, ale myślę, że tej lawendy mogłoby być tam więcej, bo to świetny składnik. Łagodzi, odświeża, a olejek ma działanie antybakteryjne. Ucieszyłby mnie bardziej tonik z tej serii albo serum, bo w kremie hydrolat z tej rośliny troszkę się jednak gubi. Natomiast ciekawi mnie zapach, bo z opisu wydaje się być ważnym elementem serii. Może ma zadziałać troszkę na zasadzie aromaterapii? To może być fajne. A według Was, która z tych nowości jest najciekawsza? Dajcie znać w komentarzu. A jeśli film Wam się spodobał, to pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Dziś się z Wami żegnam. Buziaki, pa!